Witamy w kolejnej recenzji STTV dla Gunfire. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym dziecku Magpula, czyli o replice BDR wersji C. A czemu C? Kurz? Nie wiem, krótka? Zrutka? No co my tu mamy? Jak widać, jest to replika w standardzie Bullpup, czyli magazynek mamy z tyłu, za spustem. A po polsku jak jest bullpup? Nie mam zielonego pojęcia, ale Irek na pewno mnie poprawi. Bezkolbowym. Bezkolbowym? Tak. Dobry. A to po co, nie kolba? Brak kolby właściwej. Tak. Dobrze. Czyli mamy replikę PDR, replika jest rodziny karabinów bezkolbowych. Karabinów? Systemu. Systemu broni bezkolbowej, na miły Bóg, kurwa. Replikę PDR-a firmy Magpul, gdzie magazynek stawia się z tyłu. Mamy tutaj replikę PDR-a z rodziny systemu. Skyneta. No dobra, co my tu mamy? Jak widzicie, repliczka jest bardzo krótka, ale swoje waży. Sam byłem bardzo zdziwiony, jak wziąłem ją do ręki, że jednak to nie jest takie małe, tanie. No tanie na pewno, nie? Ale małe i lekkie. Z czego jest zrobiona? Z czego jest zrobiona? Nie mam żadnego pojęcia, ale wydaje mi się, że to jest taki bardzo dobrej jakości polimer. Jeśli ktoś z Was miał kiedykolwiek do czynienia z droższymi midami Magpula, to wydaje mi się, że to jest ten sam polimer. Naprawdę bardzo wytrzymały materiał. Nie świeci się, dobrze leży. Czuć, że jest to naprawdę kawał świetnej roboty. Z metalowych części mamy tu bodajże jakieś tam śrubki i szynę w standardzie Picantini. Ona jest przeplastikowa. Tak? No? To nie wiem, co tam jest. W środku, no gearbox na pewno, skorupa gearboxa jest. Lufa? Tumik na pewno jest na to. No widzisz. Jest piasek. No to jest ciężkie. Dobra. Tumik jest lewoskrętny. Jak nie pisaliśmy, to bardzo trudne rzeczy. Ale bez problemu pasują tutaj tłumiki do emek. Wcześniej podpiliśmy takiego świniaka, kopię noweskę i bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Jeśli chodzi o sam karabinek, to najlepiej, żeby Brian pogadał, ale Brian jest Anglikiem, więc nie powie, to będziemy musieli się męczyć. PDR-C zbudowany jest w podobnym układzie, jaki znamy z P90, choć magazynek wystaje z odpowiedniej strony. Replika jest świetnie spasowana i wykonana. Użyte materiały wydają się wytrzymałe i w żadnym razie nie wyglądają odpustowo. Replika posiada oznaczenia PTS oraz Magpula. Chciałoby się powiedzieć, że są to oznaczenia w wersji palnej, ale w sumie taka jeszcze do końca nie powstała. Wszystkie przełączniki i manipulatory są zdublowane po obu stronach repliki. Z repliką dostajemy krótkiego P-Maga. Pasują oczywiście inne magazynki z rodziny M. Tłumik płomienia wykonany jest z metalu, no i wygląda niekiepsko. Stopka kolby ze znaczkiem Magpula to jedyna pozostałość po kolbie właściwej. Ha, ha, ha. Górna szyna w standardzie Picatinny może służyć jako prosta linia celownicza. Regulacja hopa znajduje się przy końcu szyny. Bateria mieści się w chwycie pistoletowym i niestety za duża to ona być nie może.
Dobra, schronujemy to dziwactwo od Magpula. Użyjemy baterii GFC, zwykła Nimka 96. Temat, zaraz będzie. Dobrze, myślę, że wystarczy. Czyli? Prób. Dobra, test celności przeprowadziliśmy na 15 metrach w warunkach ogrodowo-pokojowych. I tak, co uzyskaliśmy? Na początku strzelaliśmy sobie na singlu. Tutaj praktycznie wszystko wleciało. Jakby ja tak siedział, to by wszystko dostał w brzusio. Dziesiątka, gdzieś tam ósemeczka padła. Bardzo fajna celność, jeśli chodzi o na singlu na 15 metrach. Później zdecydowaliśmy się na auto i generalnie przy lekkim wietrze z prawej strony większość zniosła nam tutaj. Tutaj jak widzimy, tu to są te pierwsze strzały na singlu do strzelania się. Później Adi po prostu posiał konkretną serię w tym miejscu. 15 metrów, czyli jak na warunki CQB, bardzo fajnie. W lesie, no na pewno na tych 30 metrach wyniki byłyby inne, gorsze. Jednak to nie jest broń, nie jest replika do lasu, bardziej do na krótkie dystanse. Trup, ała, kurwa, kutasie, ała. Da, fajne. No, co masz do powiedzenia? Menda jest z baterią, bo jest strasznie mała i żadna, z którą mamy w ulicznie nie pasowała. Czasami niektóre normalne magazynki, mendemki nie pasują, ale nie mam problemu z pemagami, emagami. I generalnie jest bardzo fajnie. Lufa jest w sumie dość długa, jak na tak krótką konstrukcję. Jest to strasznie poręczne, jest po prostu malutkie. Bardzo się fajnie z tego składa. Teraz słówko ode mnie. Biegałem z tym po lesie. Myślę, że w tej konfiguracji to jednak las nie jest naturalnym środowiskiem dla tej repliki, ale strzela bardzo przyzwoicie. Zasięg miała spokojnie na kilkadziesiąt metrów, tam 30-40 może, jak się człowiek postara. Poza tym faktycznie trzeba się przyzwyczaić do tego spustu dwustopniowego. No ale ciężki palec da sobie radę. Wszystkie przełączniki i manipulatory są z... I kill you.